zapraszam. Rafał Flamholc i Łukasz Czelak. Niesamowita sprawa. Po waszej lewej stronie Rafał Flamholc, wicemistrz świata trójboju siłowych. A po waszej prawej stronie medalista mistrzostw Polski w siłowaniu na rękę. Za moment zobaczymy konfrontację jednych z najsilniejszych ludzi w Polsce, jak i nie na świecie, właśnie w dyscyplinach siłowych. I zobaczymy, kto zwycięży i kto zwycięsko wyjdzie z tego pojedynku. I ruszyli! Zwycięzcą został jednak bezapelacyjnie Łukasz Grzela. Marcin Wilczak, wasza prawa strona, zawodnik, który niegdyś startował w klubie SDS, który zdobywał tytuły mistrzostw Polski i teraz jednak nie było przegranej. Konrad Chruszczylewski bardzo dobrze zaatakował Marcina Wilczaka. Notabene, obaj zawodnicy pochodzą z tej samej miejscowości. Tomasz Mazowiecki, 50 km od Łodzi, stamtąd również ja pochodzę. Obaj panowie są już ustawieni, pozycja startowa i za moment rozpoczną walkę na rękę. Drugi palącia do Słowia. Było to widać. Niestety, Konrad, naprawdę było widać ten palącia. Ja również go widziałem. I na dwa pale zwycięża Marcin Wilczak. Artur Dominiak, a zmierzy się on z Łukaszem Grzelakiem. Dominiak czy Grzelak? Kolejna walka eliminacyjna. 95 kg. Grzelaka! Kolejna walka to Rafał Flamholc, Uniwersytet Łódzki i Konrad Kościelewski, Uniwersytet Łódzki. Ruszyli! Zwycięzcą został Konrad Kościelewski. A do kolejnego pojedynku zapraszam Marcin Wilczak i Łukasz Grzelak. Marcin Wilczak kontra Łukasz Grzelak! Ustawienia, barki wyprostowane, nadgarstki również. Jeszcze ostatnie poprawki, sędzia sprawdza, czy nadgarstki są prosto. Jeszcze ustawia centrum, jeszcze barki Marcina. I za moment usłyszymy komendę startową. Ready, go! Ruszyli! Łukasz Czerak mocno atakuje i rozrywanie. Walka w paskach. Barki proste, ready go i zaczynamy. I pięknie techniką w górę wygrywa Łukasz Czelak, Konrad Kościelewski i Artur Dominiak. Już napełniłem szklaneczkę, mamy baterię i ruszamy. Niesamowite. Znowu Konrad. Konrad zwyciężył. Kolejny pojedynek. Marcin Wilczak i Konrad Kościelewski. 95 kg. Półfinał Tomaszu Mazowiecki kontra Tomaszu Mazowiecki. Marcin Wilczak, Konrad Kruszewski. I za moment zobaczymy zwycięzcę i jest nim Konrad Kruszewski. Łukasz Grzela z Politechnika Częstochowska. A jego przeciwnikiem Konrad Kruszewski. Muzyka na fula i lecimy! Oh!
cios poniżej pasa. Bo wiesz co, bo w tym momencie, kiedy ja zapytałem, kto zwycięży, przekazałem głos mojemu koledze, który stał obok. Wiesz co, stał tak jak tylko o mnie. Czyli ja zrobiłem tak. A ty w tym momencie go rozwaliłeś i on nie miał co powiedzieć. Za szybko. Za szybko. Na przyszłość daj mi czas. Jemu czas. Dobra. Także zwycięzcą został Łukasz Krzyżak!